Witam, pozdrawiamy całą Polskę z naszych zjazdów na linach, które są organizowane po raz pierwszy w Polsce dla osób równocześnie z uszkodzeniem wzroku i słuchu, dla osób głuchoniewidomych. Dlatego też chcemy dać przykład, że możemy łamać stereotypy, pokazać ludziom, że osoby głuchoniewidome mogą robić różne rzeczy, skoro mogą uprawiać sporty ekstremalne, mogą robić równie mnóstwo innych wspaniałych rzeczy pięknych. Pozdrawiam! Zjeżdżało się dobrze, troszeczkę taki tremy było. No dla mnie, ja nie mam ręku wysokości, więc było to po raz pierwszy. No świetna zabawa. Trochę strachliwy na początku, jak trzeba to zrobić, to mi się nogi bojały, ale później jest zapewniony. Instruktor powiedział, nie ma co się martwić, zjedziemy dobrze. I było super. No pierwszy raz jeżdżałem, wrażenie niezapomniane. Był taki troszeczkę trudny, bo nie za bardzo wiedziałam, jak to się, wypuścić tak, żeby już zjechać na tej linii, nie? Ale to już tam już koledzy mnie poinstruowali, co i jak, i w zasadzie jazda okazała się świetna. Jednostkę TPG. Bardzo organizowana przez tutaj jednostkę łódzką, no i mam nadzieję, że będzie organizowana na przyszłość takie coś. Podziękować przede wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji, koordynatorom, tłumaczom przewodnikom, tłumaczom języka migowego i przede wszystkim wolontariuszom. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bez Was by się ta impreza nie odbyła. Chciałbym również zaznaczyć, że niezwykle przyczynili się do naszej atrakcyjnej przygody zespół, który gra na bębnach o nazwie... Pokaż mi jeszcze raz koszulkę z drugiej strony. Escola Popular. O nazwie Escola Popular. Dziękuję.